Cześć, nazywam się Sylwia Henek i można powiedzieć, że odbiła mi palma na punkcie bambusów i palm, ale to już pewnie wiecie, jeśli oglądacie ten kanał nie pierwszy raz. Dzisiaj przybywam do Was z zaproszeniem na konferencję ogrodniczą 2022. Konferencja będzie pod tytułem Wiosna w ogrodzie ekologicznym. Ja też na tej konferencji wystąpię. Chciałam Was zachęcić do udziału i powiedzieć Wam, czego się ode mnie tam dowiecie. Przedstawię Wam dwa tematy. Jeden będzie bambusowy, drugi będzie związany z palmami domowymi. Temat bambusowy będzie dotyczył żywopłotu z bambusa ekologicznego, szybko rosnącego, orientalnego. Dowiecie się, jakie są zalety i jakie jest top 9 gatunków, które polecam do uprawy w Polsce. A temat związany z palmami doniczkowymi będzie też bardzo związany z ekologią, ponieważ powiem Wam, co zrobić, aby nie były one jednorazowe. Jak o nie dbać po zakupie, co robić, żeby dobrze rosły, żeby nie trzeba ich było wyrzucać właśnie na śmietnik, co robić, gdy ewentualne szkodniki się pojawią i generalnie też jak temu zapobiegać, co możemy zrobić, żeby były one po prostu pięknie rosnące, żeby nie były też dla nas kosztem czy frustracją. Tego się ode mnie dowiecie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do udziału. Link do zakupu przedsprzedażowych biletów, które są tańsze o 50 zł, możecie kupić poprzez link, który zobaczycie w opisie. Warto wziąć udział, bo nie tylko ja tam będę Wam prezentowała ciekawe treści, będzie też 8 jeszcze innych blogerów, ogrodników, specjalistów z różnych ogrodniczych dziedzin. Zachęcam Was do zajrzenia właśnie do wspomnianego linku, tam się wszystkich szczegółów dowiecie. Do tego jeszcze są fajne bonusy o łącznej wartości około 140 zł, więc to jest w zasadzie cena biletu, a wartość dla nas podwójna. Te e-booki też możecie zobaczyć na tej stronie. Dodatkowo będzie 3-miesięczny dostęp do aplikacji Zielonego Pogotowia w wersji premium. To też jest bardzo przydatna rzecz. Także mam nadzieję, że się skusicie, zrobicie sobie może prezent na święta albo komuś bliskiemu. Zachęcam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.